Dobra. I robimy tak. Ej, jest 50 osób teraz nagle, co jest? Co tankujesz, że 300 chcesz na to? No co no, dieselek. Ale patrzcie, chciałem zobaczyć, bo są stronki, w sensie te fandomy i takie inne różne rzeczy, które są o mnie, co nie? To są różne opisy, w sensie mojej historii, kim jestem i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ja to kiedyś czytałem oczywiście, bo to kiedyś wiadomo, tylko to było z 2 lata temu już. Jestem ciekawy, bo pamiętam, że tu było trochę głupot popisanych, a ja tego nie widziałem już z 2 lata. Co to w sumie tak poczytam przy was. O, mam taki pomysł. Kto co o mnie wie? Zobaczmy, będziecie mówić, czy to jest prawda, czy fałsz. To jest idealne. Macie egzamin teraz na obywatelstwo dronkowskie? Jeden z największych polskich maperów, który osiągnął już ponad 20 tysięcy subskrybentów. Czy to się zgadza, moi drodzy? Prawda czy fałsz? To jest bardzo trudne pytanie teraz. Obywatelsko-dronkowskie trzeba uzyskać. No tak, dobrze, dobrze, to się widzę. Widzę, że trochę mnie znacie. Aktualnie maper ma 18 lat. Czy to się zgadza? Kolejne pytanie. No, fałsz, tak. Widzę, że większość wiem, dobra, bo mam trochę więcej. Lubi samochody marki Mazda. I to w ogóle, ja nie mam pojęcia, kto to wymyślił. Dobra, ta muzyka jest za głośna jednak. Halo. Nie, ja się tak nie bawię. Ja nie wiem, kto wymyślił. Kto wymyślił, że ja lubię samochody marki Mazda? Nigdy się nie interesowałem Mazdą. Mam kolegę, który lubił Mazdy, ale to nie ja. I uwielbia tworzyć mapping. No to dobra, to może się jeszcze zgodzić. Tu jest oczywiście, to się zgadza, to się zgadza. Kanał, mam nadzieję, że to jest mój. Nie wiem, czy chcę to wchodzić. A dobra, sprawdźmy. Dobra, to jest mój kanał. To bardzo okej. Okay. Tu się zgadza. Inspiracją moją nie jest Six. To też nie wiem, czemu ktoś tu pisał Six. Jak moją inspiracją, też ciekawe. Też niektórzy będą pewnie wiedzieć, kto był maperem, od którego zacząłem to wszystko tworzyć i w ogóle. W sensie, u którego ten mapping poznałem. IKM, no. Nixt. Dobrze. Jakie ja tu robię quizy z wami teraz. Tu się zgadza, tu się zgadza. Ja tu piszę coś więcej początki. Początkowo Drony Queen nie nagrywał mappingu. Najpierw nagrywał na swoim pierwszym kanale odcinki z różnych gier, m.in. Minecrafta czy Rimurt. Do tego lutego 2017 roku założył nowy kanał na początku Minecrafta. Na początku Minecrafta. No dobra, trochę tak nielogicznie napisane. 12 listopada 2017 roku Donek założył swój serwer Discord i coś chyba dobrze jest zapisane, bo z czego co pamiętam. Na pewno to był listopad 2018 i chyba właśnie 12. Więc to się zgadza. Założył swój serwer Discord, który dzisiaj ma już ponad 3700 osób. Aktualnie 4000 chyba 200, ale już ten serwer też nie jest mój, bo jest oddany znajomemu. Tak zwanemu Nikodemowi, który był technikiem moim pierwszym z 2018 roku. Tak w ogóle. Drogi nie przestał nagrywania swojej pasji i nagrał kolejny sezon AP, a tak zaczął robić kolejne miniserie. 24 marca 2018 roku z ekranu Gryvistian Studios, prawda? Kanał był przeznaczony dla użytkowników teamu Gryvistian Team. To był mocny team. Gryvistian Team. Fajnie to było. Coś wieloryb. Szkoda, że to umarło. Na kanale był tyle scen, jak potem tak. Zacząłem drugie miejsce Polywapping Cup. Tak, z tego co pamiętam. Ej, to tu jest dużo prawdy akurat. Wróciłaś dużym tesłaniem, długo czasie drony, to jest pierwszy kanał. Też prawda, o chwilę później, jak dostałem komputer nowy, co ogarnąłem, to nowy kanał zreaktywowałem. Który jest obecnie znowu martwy. GW Legenda, no. No, a tu widzę, że jest dość dobrze. Duży problem Discorda, na którym bardziej działy się dziwne rzeczy. Duży problem był Discord, o to jest też prawdziwe. Dlatego właśnie Discorda zrezygnowałem z Dronizy i Dronizy jest teraz Nikodema, a nie moja. Bo właśnie były problemy. Ej, właśnie, czy to sprawdzi, czy link w opisie działa do Discorda? Bo ja nie wiem, czy nie spleiłem tu starego. Jest git? O, to dobrze. Dobra, nie pomyślałem, że będzie działał. No dobrze. To dziękuję. Znaczącego, która jednak malała z każdym miesiącem i spada do niemal poziomu zerowego. Latem jest wyzień. Ma na przełomie. Później przerwie, przełomie, ciągle jest kanał. Ej, powolnił do rozwoju, na główny czynnik ma demotywacja twórców, od tego, że prywatne dronka. No, ale tu jest tyle? Tyle. Ale dobra, bo chciałem jeszcze zobaczyć, bo jest też drugi, który jest angielski. Angielskie odzwierciedlenie tego. Tylko, że nie umiem angielskiego i będzie trochę problem to przeczytać. Ale co tu pisze? Tak mniej więcej potrzebuję przetłumaczyć. Tylko to jest też nieaktualizowane, bo z tego co widzę, tu jest jako aktualne serie, bo to chyba było aktualne. Jeszcze GW Collab w ogóle. Historia w country, nowa historia świata, że jest aktualna, czyli to jest od roku co najmniej nieaktualizowane. Ale tu widzę, że awatar zaktualizowali, a co to jest? Aha, a to fajne. Ale nie miałem tego awataru chyba nigdy na YouTubie.
Ja chyba awataru z koroną nigdy nie miałem na YouTubie. Dronek Wii. Znany jako Dronek. Jest polskim maperem. Jest właścicielem największego maperskiego serwera Discord. Dronizja Dronkuego. I to jest prawda. Tylko że teraz to jest Dronizja Nikodema, ale to jest fakt, że Dronizja, co jest trochę dziwne, ale prawdziwe, to jest największy na świecie maperski serwer Discord. I to, że mi się udało takie coś zbudować, to... Tylko teraz to już jest, no, pod Nikodema władzą. I tam już mało o mappingu się mówi, ale i tak. Tytuł fajny, bardzo taki, no, no fajny tytuł. Jest właścicielem, albo założycielem Gravisland Team. No i byłem tam tym sędzią, polskim sędzią w pierwszym sezonie mapy coś tam. No to pamiętam, że byłem, ale nie wiedziałem, co tam się dzieje i tylko oceniałem, by oceniać. Tak naprawdę. Jak zdobyłem 101 subskrypcji, jakiś tam Warmax IO, prawda? Ja mam na kanale... Ciekawe, czekaj, jestem ciekawy, czy jakbym włączył chwilkę, na chwilkę macie czarność. No bo mam problemy z angielskim. W sensie tu jest takie w miarę oczywiste, ja to pamiętam, coś mi coś tu pisało kiedyś. Wiecie, jeszcze nikt z was nie wie, jaki jest mój pierwszy kanał na YouTubie, taki ogólnie pierwszy. Tu są z tego filmu, tu są parę filmów jest prywatnych, typu... Remord jest prywatne. Ale Warmax IO zaszczyłby. A nie, Warmax IO usunąłem. Jeszcze w 2018. Ale jego pierwszym publicznym filmem jest Minecraft Własny Sklep. U Villagera poradnik, który ma 100 tysięcy wyświetleń. Jako pierwszy odkrył mapping oglądając IKM-a, film IKM-a. IKM to jest w ogóle... Kurde, IKM mi się bardzo podobało zawsze ten jego profilowy takie. Ogląda mnie tylko 4 razy mniej osób niż LJ-a. Czy to jest dobry wynik? Chyba nie najgorszy. IKM Mapping już od 4 lat nie nagrywa żadnego filmu. To się nie, bo miał inny kanał. A miał inny kanał potem zrobiony. Tylko że na tym kanale chyba już potem zaczął słuchać muzyki robić, czy coś takiego. Ale IKM, kurde, fajnie, fajnie swój na IKM, jak się wyglądało. Pierwszy mapping opublikował tamtego, ble ble ble. A to nie wiem, co to znaczy. Od Bartodzieja, że muzykę miałem, bo faktycznie Bartodziej mi pomógł, dostał. Zdobył. A no to zobacz, zdobył dużą popularność podczas Mapper Warsów. A to się nie zgadza, nie, że podczas Mapper Warsów to Discord się rozwinął. Mapper Warsy bardzo pomogły, przynajmniej w mojej opinii, w rozwoju Discorda Dronizja. Ale nie kanału, do kanału się za bardzo nie przyczyniły. Sezon trzeci, no to akurat prawda. To tu piszę. Ha, że moja flaga jest flagą Saksonii, ale to jest nieprawda, w sensie... Owszem, ta flaga jest jak flaga Saksonii, ale to nie ma żaden związek z tym.